Uwaga kierowcy, w całym kraju lokalnie występują mgły. Prośba o szczególną ostrożność na drogach. Szczęść Boże, Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. W nocy niebo zacznie się rozpogadzać. Jedynie na wschodzie i miejscami w centrum możliwe mgły i słaba widoczność. Temperatura maksymalna od 7 stopni na zachodzie do 10-11 na przeważającym obszarze kraju. Wieje zachodni słaby wiatr. Jutro mniej chmur i pojawi się słońce. Mgły powinny ustąpić i przeważać będzie pogodne niebo. Jedynie pod wieczór na wschodzie możliwe opady deszczu. Temperatura od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 18 we Wrocławiu. Na Kujawach będzie 15 stopni. Powieje zachodni umiarkowany wiatr, a ciśnienie w stolicy wyniesie 1010 hektopaskali. W czwartek zacznie dominować słoneczna pogoda. W całej Polsce pogodnie i bez opadów. Najwięcej promieni słonecznych będzie na południu i na zachodzie naszego kraju. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie do 15 na zachodzie. Ciśnienie pozostanie bez zmian. W kolejnych dniach zmiana pogody i pojawią się opady deszczu. Dobrego wieczoru!